Zobaczmy sobie jeszcze teraz, co ciekawego możemy znaleźć na przykład w nagłówkach poczty. Ja mam tutaj otwartą swoją skrzynkę Gmailową, i otwarty taki mail. Z firmy Secure, którą być może znacie, zajmującą się też cyberbezpieczeństwem. Natomiast chciałbym Wam pokazać teraz, co z takiego maila, który do nas w dowolnym kliencie, w zasadzie pocztowym trafi, bo w każdym kliencie, w którym odbieramy pocztę, nawet jeżeli to jest poczta taka onlineowa, typu właśnie Gmail, jesteśmy w stanie wyświetlić sobie źródło wiadomości w Gmailu. Odbywa się to tutaj przez to menu po prawej stronie, ten taki hamburger menu, tak zwane. Mamy w, tutaj taką pozycję, pokaż oryginał, i ona wyświetla nam zawartość tego maila w takim formacie, jaki to widzi serwer, jaki to widzi protokół SMTP, czyli całą treść, nie tylko, nie tylko treść tą czytelną dla nas, ale również wszystkie nagłówki, które w protokole SMTP. Występują. I teraz te nagłówki są dla nas interesujące, ponieważ w tych nagłówkach mamy również informacje o adresach IP. Najcenniejsza, chyba, informacja to jest, to jest informacja w nagłówkach Received. W tych nagłówkach znajdują się adresy IP hostów, przez które kolejno poczta przechodzi, docierając od nadawcy do odbiorcy. Więc jeżeli nadawca wysyła taką wiadomość ze swojego lokalnego komputera, na przykład z jakiegoś klienta pocztowego, który ma lokalnie uruchomiony, to będziemy tutaj. W tej ścieżce tych nagłówków received widzieli między innymi to, jaki był adres jego komputera lokalnego. Tutaj akurat mamy, mamy jakiś adres serwera, przez który ta poczta przechodziła. Wiadomość wysłana to no, była wiadomość taka o charakterze reklamowym, marketingowym, więc wysłana najprawdopodobniej nie z komputera jakiegoś użytkownika, tylko po prostu z narzędzia do e-mail marketingu. Natomiast przyjrzyjcie się w jakichś przykładowych wiadomościach, które sobie wyświetlicie ich źródło, ile tych nagłówków received. W takiej wiadomości występuje i nieraz całą ścieżkę tutaj od komputera lokalnego nadawcy do komputera lokalnego odbiorcy, czy do, do serwera, na którym odbieracie pocztę jesteście prześledzić, jesteście w stanie prześledzić. No i oczywiście każdy z tych adresów IP, które tutaj wystąpią, jeżeli po adresie sprawdzicie sobie WHOIS albo już po nazwie będziecie w stanie zinterpretować, że jest to. Adres jakiegoś systemu należącego do infrastruktury, którą testujecie, i macie na to zgodę, no to jest to znowu kolejny punkt wejściowy, który możecie wykorzystać w skanerze podatności. I kolejna taka informacja, gdybyśmy tutaj wracając do tego naszego systemu, notatek, sobie chcieli to skopiować. To moglibyśmy utworzyć sobie tutaj na przykład kolejną gałąź, już nie w ramach odpytywania tej konkretnej domeny, tylko utworzyć sobie tutaj gałąź na przykład SMTP i wkleić to, co nam się z tych nagłówków SMTP udało pozyskać. Czasem ja też mam taką praktykę, jeżeli robię jakiś audyt, że wysyłam po prostu takiego maila zaczepnego gdzieś do firmy na jakąś główną skrzynkę typu biuro, typu info z jakimś błahym pytaniem, typu czy przeprowadzacie Państwo może teraz jakąś rekrutację, albo czy macie jakieś wolne, wolne stanowiska pracy, albo gdzie mógłbym przesłać swoje CV. Coś takiego, co nie, nie powinno się wydać podejrzane i co najprawdopodobniej spowoduje, że jakąś odpowiedź mniej lub bardziej sensowną otrzymamy i już z takiego maila, który nam wpadnie do skrzynki jesteśmy w stanie taką analizę po nagłówkach SMTP sobie wykonać. Jeszcze innymi cieka ciekawymi informacjami, które możemy w tych nagłówkach znaleźć są takie wpisy rozpoczynające się od nagłówki, rozpoczynające się od X, -a. są to nagłówki doklejane najczęściej przez różne oprogramowanie, które w przetwarzaniu tej poczty bierze udział i mogą to być informacje, nie widzę tego akurat w tym miejscu, ale mogą to być informacje na przykład o używanych programach antywirusowych czy systemach antyspamowych, które tą pocztę obsługują. Takie nagłówki typu X, wirus, scan czasem się tutaj pojawiają. Informacje też o wykorzystywanym oprogramowaniu, tak jak Xmailer. No tutaj, w tym wypadku, tak jak mówiłem, to jest prawdopodobnie mail pochodzący z jakiegoś systemu marketingowego, więc takich standardowych zapisów nie mamy, ale często te informacje na temat właśnie lokalnej infrastruktury, używanej. Przez nadawcę maila też tutaj mogą się pojawić. To myślę na tyle, jeśli chodzi o nagłówki i tą analizę SMTP. Zobaczmy sobie teraz, co jeszcze dalej możemy wziąć pod uwagę. Mamy takie przydatne serwisy internetowe, które warto znać i o których być może słyszeliście. Pierwszy z nich to Shodan. Shodan jest taką wyszukiwarką internetową, która skanuje internet, wyszukuje dostępne w tym internecie usługi i raportuje je do wewnętrznej bazy, zbiera taką globalną bazę o. Wszystkich dostępnych adresach IP i świadczonych na nich usługach. Wersji takiej podstawowej możemy korzystać z szodana za darmo. W wersji trochę rozszerzonej musimy wykupić dostęp do tej wyszukiwarki. Mi się kiedyś udało taki dostęp przy jakiejś promocji za 5 dolarów wykupić, więc pozwolicie pozwolić teraz, że zaloguję się, żeby. Żeby pokazać Wam jakie ciekawe informacje, nawet z użyciem takiego niedrogiego konta y, Można w tej wyszukiwarce znaleźć Posłużę się tutaj jakimś adresem IP Weźmy może adres y, Któryś tutaj z tych, które mieliśmy y, Powiązanych z tym y, hostingodawcą No to jest jakiś serwer www, więc nie będzie tutaj raczej jakichś y, Poufnych informacji y, Kopiuję to, wklejam w wyszukiwarce i dla każdego adresu IP, który w tej wyszukiwarce Shodan wklejmy, znajdziecie mniej więcej takie informacje, jak tutaj widzimy w tym momencie na ekranie. Informacje takie ogólne, do kogo ten adres IP należy. Widzimy tutaj dane usługodawcy, danego hostingodawcy, informacje o tym, gdzie ta infrastruktura jest zlokalizowana. Mamy natomiast też dosyć ciekawe informacje. Informacje o portach, o otwartych portach. Widzimy tutaj port 53, port 80 i 440. Czyli usługi www oraz DNS, które na tym serwerze są świadczone. I co ciekawe, mamy tutaj informacje o podatnościach, które w danych usługach występowały. Widzimy kody CVE. Powiększę tutaj może znowu, żeby lepiej to było widać. Widzimy kody CVE, konkretnych podatności, która, które są związane z daną usługą. Ta wyszukiwarka robi sobie taki tak zwany fingerprinting czy, czy banner scanning na podstawie tego, czym odpowiada serwer na danym porcie danej usługi, czyli tych informacji, które tutaj z prawej strony nam się wyświetlają. Ona próbuje ustalić, jaka wersja oprogramowania jest używana na tym. Serwerzy. Dokładnie robi to samo, co robią też skanery podatności, z których będziemy jeszcze korzystać, i na podstawie tej ustalonej wersji danej usługi porównuje to z bazami CVE. Jeżeli zna jakąś podatność, która w tej wersji usługi występowała, to informacje na ten temat nam tutaj wyświetla. Także widzicie, że taki no, bardzo podstawowy, jakby skan podatności możemy zrobić sobie z użyciem narzędzia onlineowego, bez korzystania nawet z dedykowanych narzędzi i systemów. I, i co ciekawe, tak jak widzicie, tych podatności tutaj związanych z usługą Apache jest dosyć sporo, natomiast to oczywiście nie znaczy, że one wszystkie na tym serwerze muszą występować, być może jest to tylko takie podstawowe rozpoznanie po wersji oprogramowania, a być może doinstalowane są już na tych serwerach jakieś patche, które, które te podatności eliminują, albo być może te podatności wymagają wystąpienia jakichś dodatkowych kryteriów które by powodowały, że one są łatwe do wykorzystania i że, że ktoś mógłby z pomocą tych, tych podatności do takiego systemu uzyskać jakiś nieautoryzowany dostęp. Drugą wyszukiwarką o podobnym charakterze jest wyszukiwarka ZoomEye. O ile dobrze pamiętam, domena.org. I tutaj podobnie jak w przodanie znowu po adresie IP wklejmy sobie. O, przepraszam bo skopiowała mi się tutaj ta zawartość którą e, zaznaczałem żeby wam pokazać. E, skopiujmy sobie ten, ten główny adres IP który odpytywaliśmy. E, Tutaj w podobny sposób mniej lub bardziej podobne wyniki czasem bogatsze, czasem czasem uboższe. Możemy na temat konkretnego adresu IP znaleźć. Tak jak widzicie są to też, też czasem dane oprócz tych dostępnych usług, ich wersji i tych banerów, którymi usługi się zgłaszają są, mogą to być dane jakieś lokalizacyjne, które pozwolą nam w ustaleniu gdzie dana usługa w jakim regionie świata czy kraju nawet się znajduje. 嗯。Mm. To tyle, myślę, że nie będziemy tutaj jakoś szerzej tych, tych wyszukiwarek omawiać. Dużo materiałów na ich temat jest w internecie, dużo ciekawych rzeczy możecie znaleźć, jak sobie poszukacie. Tu zwłaszcza Shodan jest popularny z tego, że, że łatwo tutaj znaleźć jakieś takie usługi, typu ogólnodostępne kamery, do których można się podłączyć z domyślnym hasłem, jakieś zdalne pulpity do różnych systemów. Często też tak się zdarza, że tutaj w tych wynikach, wśród usług na przykład jest usługa zdalnego pulpitu i pod tym adresem rzeczywiście, jeżeli skorzystacie z klienta RDP lub, lub usługa jakiegoś zdalnego dostępu typu na przykład VNC, wystarczy na taki port pod takim adresem IP się podłączyć. I tam, jeżeli jest to taki zakres obejmujący, który wchodzi w. w, w w zakres naszych testów bezpieczeństwa, to możemy tam próbować się zalogować na przykład do takiej usługi i dodatkowe jakieś zagrożenia z tym związane znaleźć, natomiast znowu wykracza to trochę poza, poza temat samego skanowania podatności, więc ja tutaj na tym, na tym pozwolę sobie zakończyć i przejdę do jeszcze ostatniej strony, którą, która jest ostatnim takim narzędziem wykorzystywanym w rekonesansie informacyjnym strona CRT.SH to jest taka wyszukiwarka, która pozwala nam znaleźć informacje o certyfikatach SSL, które są wykorzystywane na dan w danej domenie, czy na danym hoście WWW. I posłuszmy się tutaj na przykład znowu tą domeną, przepraszam, hagDCONF, którą, którą wykorzystywaliśmy wcześniej. Jeżeli na danej stronie internetowej pod daną, daną domeną wykorzystywany jest protokół HTTPS, mamy łączność szyfrowaną, i do tego celu, jak wiadomo, w, musi być użyty certyfikat SSL, możemy sobie w szczegóły dotyczące tego certyfikatu kliknąć i tutaj znowu, jakąś prowadząc jakiś taki przegląd tych informacji technicznych, natknąć się na ciekawe dane. Ja, akurat w przypadku tej domeny, no, nic tutaj co, co mógłbym pokazać. Nie znajdę, natomiast na co zwrócić uwagę? Zwróćcie uwagę przede wszystkim na to, że certyfikaty SSL mogą być rejestrowane dla różnych nazw domenowych i może być tak, że przeszukując tak, taki certyfikat z informacjami o o tym, dla jakiej domeny on został zarejestrowany, to tak, jak tutaj widzicie, że ten certyfikat jest prawidłowy dla nas w oraz www.hack.com.pl. Często się zdarza tak, że tutaj mamy wymienione inne nazwy innych hostów, które też w danej domenie, czy podhostów, czy, czy, czy poddomen, które w danej domenie są zarejestrowane. I to jest kolejny taki materiał, który znowu możemy, możemy wykorzystać jako dane wejściowe do dalszej analizy, do dalszego rekonesansu informacyjnego. Także warto też tutaj tym informacjom się przyjrzeć. Spróbujemy, może nie wiem, jakiś taki bardziej popularny, żeby tutaj nie, nikogo nie narazić na, na ujawnienie poufnych informacji, może Allegro że to jest serwis, co do którego bezpieczeństwa yy, można być spokojnym, że oni jakichś tutaj niepotrzebnych informacji nie ujawniają. Zobaczcie, już dla takiego serwisu popularnego, który ma dużo, bardzo usług, dużo, dużo serwisów dodatkowych pod domen yy, i innych usług naokoło około, zobaczcie, ile tutaj danych mamy zwracane tak naprawdę no, przejrzenie każdego z tych certyfikatów e, to jest kupa czasu, natomiast patrząc już chociażby po samych nazwach domenowych, zobaczcie, ile tutaj różnych, e, różnych domen powiązanych z infrastrukturą danego usługodawcy możemy znaleźć. To często tak jest, że w firmach są rejestrowane takie domeny e, na potrzeby jakiejś powiedzmy jednorazowej kampanii. Mailowej, jakiejś kampanii reklamowej, i te domeny, jeżeli ktoś nad tym dobrze nie czuwa, gdzieś tam one nie są później wycofywane, a nawet jeżeli są, to informacje o certyfikatach w tej wyszukiwarce tutaj pozostaną, ponieważ ta wyszukiwarka zawiera dane również historyczne i możemy, możemy trafić na, na adresy takich hostów, które już w danej chwili mogą być nieaktywne, natomiast warto to sprawdzić, bo, bo wiele firm o tym nie pamięta i nie wie, że w taki sposób gdzieś tam na usługi, które są uznawane za niedostępne ogólnie i za ukryte dobrze, to w ten sposób można na nie trafić. To tyle co do, co do samego tego serwisu CERT.sh i przechodzimy do zagadnienia ostatniego. Do zagadnienia tak zwanego Google Hackingów. Piszmy sobie w Google'ach takie zapytanie. Google Hacking Database. I na pierwszym miejscu zobaczycie tutaj wynik ze znanej już Wam strony, o której dzisiaj mówiliśmy, ze strony ExploitDB. Kliknijmy sobie na ten link i zostaniemy przeniesieni do takiej bazy danych, bazy danych zapytań, które możemy do Google wystosować, które mogą nam zwrócić ciekawe wyniki. Pokażę może na, na przykładzie, bo. Prawdopodobnie z Google'a no każdy, każdy z nas korzysta i wszyscy dobrze tą usługę znają. Natomiast mało kto wie, że w wyszukiwarce Google możemy zapytania modyfikować stosując pewne operatory. Na przykład chcąc wyszukać jakieś dane w ramach tylko jednej wyłącznie domeny, możemy posłużyć się takim operatorem site, gdzie po dwukrotku podajemy nazwę domeny, czyli posłużę się tutaj może. Domeną swojego e, serwisu Open Security i załóżmy, że chcemy wyszukać jakieś hasło dotyczące mm, na przykład protokołu SNMP. Zobaczcie, że w wynikach otrzymaliśmy informacje na temat tego hasła SNMP, natomiast to są wszystkie, wszystko wyniki pochodzące z mojej domeny, z domeny bloga opensecurity.pl i tylko do artykułów w ramach tej domeny one prowadzą. Nie znajdziemy tutaj, no poza reklamami, tak jak tu widzimy, nie znajdziemy tutaj innych wyników z innych domen, ponieważ ograniczyliśmy to wyszukiwanie tym operatorem site i w ten sposób chcąc analizować bezpieczeństwo Głównie pod kątem wycieku jakichś ciekawych informacji, danego, danej strony, www, danego serwisu, możemy, możemy przy użyciu tego operatora odpytywać. Natomiast odpytywać możemy oprócz tego, że o zwykłe, takie typowe hasła, które możemy znaleźć na stronie, możemy odpytywać na przykład o nazwę plików. Możemy zapytać, czy w danej domenie. Nie występuje jakiś plik o określonej nazwie, natomiast, żeby mieć pewność, że mówimy tutaj o pliku nie jako o ciągu znaków, który gdzieś tam w tekście może wystąpić, tylko o od odnośniku, który rzeczywiście do fizycznego pliku na serwerze prowadzi, to możemy się posłużyć kolejnym operatorem: operatorem inURL. To jest taki operator, który mówi, że to ten ciąg znaków, którego my szukamy, ma wystąpić w URL-u, czyli w pasku adresowym ma się pojawić to konkretne sformułowanie, które tutaj podamy. No i może to być zapytanie na przykład o jakiś plik, którego zawartość już samej nazwa, którego nazwa już by mogła wskazywać na to, że jego zawartość może być ciekawa. Może to być plik na przykład pracownicy txt. No tutaj w moim serwisie takiego pliku nie ma, więc oczywiście ten y, żadnych wyników nam to zapytanie nie zwróciło, ale jakbyście, zróbcie sobie taki test, y, usuńcie już ten filtr dotyczący samej domeny, czyli bez tego operatora Site Open Security odpytajcie w Google o takie, takie zapytanie, na przykład inURL pracownicy TXT albo inURL pracownicy.xls y, ja nie pokażę teraz tych wyników, bo wiem, że wyświetlają się w odpowiedzi na to zapytanie różne strony, gdzie dane osobowe są zawarte, czyli jakieś pliki z wynagrodzeniami, na przykład wynagrodzenia TXT, wynagrodzenia XLS, więc nie chcę tego pokazywać na takim nagraniu, które będzie gdzieś tam publicznie dostępne, żeby, żeby nie być posądzonym o jakieś ujawnianie danych osobowych, natomiast zobaczcie sobie, rzeczywiście są, są to pliki, które ciekawą zawartość mogą zdradzać. Inne ciekawe pliki, no na przykład pliki Pliki z rozszerzeniem albo pliki o nazwie Backup. Kropka zip to jest taki popularny, poszukiwany ciąg znaków, ewentualnie jakiś backup SQL, czyli taki zrzut bazy, który gdzieś na serwerze może zostać znaleziony. I tak naprawdę no, tych, tych, tych kombinacji, tych różnych ciekawych ciągów, o które możemy odpytać, wyszukiwarkę Google w ramach danej domeny, jest wiele, i właśnie ta baza Google Hacking Database w ramach systemu exploit db w ramach tej wyszukiwarki, ona zajmuje się gromadzeniem takich ciekawych zapytań jak widzicie, no są ich tu, jest, jest ich tu tysiące i codziennie kilka takich ciekawych wpisów może się pojawić. Niektóre z nich wymagają tego, żeby na danym systemie, w zasadzie większość z nich wymaga tego, żeby na danym systemie jakieś konkretne oprogramowanie było zainstalowane, bo są to na przykład zapytania o jakieś pliki konfiguracyjne, jakieś pliki mogące zawierać poufne dane, natomiast jeżeli poświęcicie trochę czasu i przejrzycie sobie tą bazę, poszukacie trochę więcej przykładów, ja Wam też w materiałach zamieszczę taki dokument z takimi ciekawszymi tymi zapytaniami i operatorami, które w Google'ach można używać i poprzez ten, ograniczając te zapytania poprzez ten operator... Site, dwukropek, nazwa domeny. No, warto, warto taki serwis, który testujemy, odpytać, bo możemy znaleźć na przykład jakieś pliki konfiguracyjne, jakieś bazy danych, takie o charakterze technicznym, gdzie znajdą się kolejne informacje o adresach IP, o domenach, o systemach, a przy okazji możemy też trafić na jakieś ciekawe przykłady danych, który... Które, które poprzez serwer WWW są dostępne, a o czym jego właściciel może nie wiedzieć. Może to być taki dodatkowy aspekt bezpieczeństwa, który przy okazji warto zbadać i możemy go zawrzeć też w zakresie naszych usług. To tyle. Myślę, że temat tego rekonesansu, który na potrzeby skanowania systemów możemy wykonać na tym zakończymy, ponieważ te, te parę w zasadzie prostych usług i narzędzi onlineowych powinno nam wystarczyć do tego, żeby wiedzę na temat dostępnych adresów IP związanych z daną firmą czy daną organizacją zgromadzić i tak naprawdę no, mając mając tą wiedzę i w, zapisując ją sobie tutaj w tym w Niekoniecznie jest to wymóg, wymóg tak, żeby to w tym, w tym narzędziu, które ja pokazałem, prowadzić, natomiast, tak jak widzicie, dosyć, dosyć fajnie ono się do tego sprawdza. Ja jeszcze może pokażę, pokażę jedną rzecz, tylko powiększę trochę tak, też, żebyście lepiej to widzieli. Na czym tutaj fajność tego, tego narzędzia polega, że w ramach każdego takiego wpisu, który tworzymy, możemy też sobie tworzyć takie kolejne gałęzie. Na przykład, gdybyśmy znaleźli jakąś domenę mail w ramach tej naszej głównej domeny. Wyszukując na przykład w bazie CERT SH, to możemy sobie tutaj taką kolejną gałąź w tym drzewku stworzyć i tutaj te notatki odpowiednio prowadzić. Więc daje to nam możliwość takiego dosyć fajnego uporządkowania tej wiedzy związanej z audytem. Jest to jest to moim zdaniem narzędzie warte uwagi, natomiast no nie jest to oczywiście żaden wymóg, żeby z niego korzystać.